Jak informuje poseł Jan Dziedziczak, po raz kolejny samorządy otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju. Wielkopolska otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 234 milionów 700 tysięcy złotych, z czego ponad 21 milionów złotych trafi na drogowe inwestycje w okolicznych powiatach i gminach. W regionie wsparcie otrzymali powiat rawicki na przebudowę drogi powiatowej Miejska Górka-Wydawy, powiat leszczyński na przebudowę dróg powiatowych w Konkolewie oraz Łoniewo-Osieczna, powiat gostyński na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w Poniecu, Gostyń na budowę drogi łączącej ulicę Leszczyńską z Górną wraz z remontem ulicy Podgórnej, gmina Miejska Górka na budowę drogi gminnej, Leszno na przebudowę ulicy Budowlanych, gmina Pakosław na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pomocno i drogę w Góreczkach Wielkich, gmina Jutrosin na budowę ulic Akacjowej i Lawendowej oraz przebudowę ulicy Wrocławskiej, Kościan na budowę ulicy Jesionowej oraz gmina Czempiń na remont ulicy Parkowej w Borowie.